Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Twierdzy Krzyżowiec. Jak wiecie, w zeszłym tygodniu na moim głównym kanale był materiał, w którym grałem na nieoficjalnym patchu i mierzyłem się tam z 7 szczurami, które były naprawdę przekoksowane, robiły bynajmniej nie koksowniki, robiły pikinierów. Dużo łuczników, dużo włóczników, duże ataki i ogólnie było ciężko, straszno i nieprzyjemnie. Przyjemnie dla was oglądających, więc uznałem, że tutaj możemy zrobić coś troszkę podobnego, aczkolwiek nie, w sensie dzisiaj zagramy też na nieoficjalnym patchu w Twierdzy Krzyżowiec. Zmierzę się z 7 botami na jednym z ananasu. Były pytania, skąd tam ta mapa jest, ta na której grałem, ten tam oto. To obstawiam, że jakąś paczkę ananasów pobrałem kiedyś 100 lat temu na jakiejś stronie, pewnie Stronghold Heaven to się nazywa, czy Stronghold Crusader Heaven. Takie tam forum jakby i tam ludzie udostępniają jakieś różne mapy i tam jest gdzieś, znajdziecie paczkę ananasów, to się nazywa, i tam znajdziecie pełno map i chyba wydaje mi się, że właśnie tam znalazłem między innymi tę mapę. Oczywiście to jest mapa przystosowana pod multiplayer, bo no, mało tutaj takich surowców idealnie rozmieszczonych, znaczy są idealnie rozmieszczone surowce, ale chodzi o to, że boty nie potrafią tego ogarnąć i zabudują zazwyczaj te surowce, więc no, nie jest to idealna mapa, ale granie na zwykłej mapie kończy się tym, że boty są za blisko i żeby jak taki 1 na 7 miał sens, to trzeba te dwa najbliższe boty szybko pokonać, a wtedy się robi 1 na 5. Jak ustawimy, że boty mają mieć 40 tysięcy na start, żeby było trudniej, to się robi łatwiej. I ludzie narzekają, że to ostatecznie nie jest 1 na 7, bo zrushowałeś bota, dostałeś jego hajs, jestem gruba bulwa, prawda, i tak dalej. No więc nie da się dogodzić wszystkim, ale ja mam to w dupie. Nie, kto to powiedział, nie wiem o co chodzi w ogóle. Więc ja dzisiaj zagram sobie na tej mapie na 7 botów, które będą losowe. 7 przeciwników, ja sobie poradzę z 7 przeciwnikami, kurde byczki. No i co my tu mamy ciekawego? No jeden wilk jest, więc nie tak tragicznie. No dobra, wezyr, wilk, emir, nizar, marszałek, Filip, sułtan. W zasadzie poza wilkiem i sułtanem reszta to są z Worcesta. Zobaczymy. Oczywiście, tak jak mówię, nieoficjalny patch usprawnia boty. Znaczy tam to jest tyle opcji, że możecie sobie ustawić co chcecie. Nie musicie sobie usprawniać botów jak nie chcecie. Możecie inne rzeczy porobić. Link będziecie mieli w opisie, w przypiętym komentarzu do tego. Błagam, to jest instalator. Naprawdę klikacie zainstaluj i tam macie później multum opcji do wyboru. Poradzicie sobie. Ja w was wierzę, to naprawdę nie trzeba mieć 100 IQ. Wystarczy poniżej 100 IQ, żeby to ogarnąć, ten nieoficjalny patch, jak go zainstalować i tak dalej. Naprawdę wierzę w to, że jesteście w stanie sobie z tym poradzić. No w każdym razie, bociury będą razem w jednej drużynie. Ziupu, 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 ziupu. O nie, nie ma szura, więc będzie łatwo. No dobra, tylko jeszcze może... Ojejku. Nie wiem, troszkę może im ułatwić, no, żeby oni się zabudują, oni się blisko siebie, oni się zabudują, żeby nie, się jakiś nie zablokował. Nie wiem, może wilka tam do tyłu z marszałkiem. No kurde, gdyby nie ten Filip z przodu, to by było tak, że lordowie arabscy bronią europejskich. Ale no, znaczy czekajcie, w sumie sułtan raczej sobie poradzi wszędzie, może sułtana damy na środek. Już tutaj chcę pomóc trochę tym botom. No trudno, zostawiamy tak najwyżej, no trudno, najwyżej się tam wilk nie zmieści, nie rozbuduje cokolwiek. 40 tysięcy ma, będzie miał za co żyć, nawet jeśli mu nic nie wyjdzie w życiu. No, więc 40 tysięcy hajsu dla botów, dla mnie 3 tysiące, jestem w dobrym miejscu na mapie, więc zaczynamy zabawę. Tylko zmniejszę prędkość, żebyście zobaczyli tę mapę, jeśli jakimś cudem nie widzieliście filmu na głównym kanale, polecam. Lutelnie Frączewski, więc za ten wilk chyba se poradzi, nie? Tutaj ogólnie już na start gracz zaczyna, ten który jest na dole, z kilkoma domkami, więc nie muszę się aż tak przejmować domkami na dzień dobry. Zmniejszę sobie prędkość bez tym nubkiem do tam 40. Możliwe, że będziemy powtarzać albo wczytywać, bo no, wiecie, to jest dość trudne. Lutelu, ja bym to zrobił z zamkniętymi, już tam na tym filmie w tym z zeszłego tygodnia już tam się pojawiały jakieś typki, bo to YouTube gdzieś polecił ten film ludziom spoza kanału i tam był, o widać, że nie umiesz grać w tę grę, misja ostatnia w kampanii, znaczy wiecie, w Szlaku Krzyżowca jest o wiele trudniejsza. Uważajcie, bo uwierzę, ja to przyszedłem kurde na tym, bez obozu najemników i bez spichlerza, a wy co? A wy dalej pierwszej twierdzy nie przeszliście na łatwym. Dobra. Koniec wyzywania widzów. Kto wyzywa widzów? Ja w życiu bym nie wyzywał. Gra. Czekajcie. Myślę.
No dobra, tu będzie problem z tym marszałkiem, on zawsze takie buduje zamki. Nie, trudno. Jak się rozbudują, tak się rozbudują. W kupie to mam. Ja im dałem duże fory. Ale fosa to jest coś, co myślę by się mogło możesz bardzo przydać, więc idźcie szybko na fosę. Oczywiście tutaj niby mamy drzewo, ale w dupie mam to drzewo. Tu zrobimy sobie foskę. Zawsze gotowi. Gdzie jest moja łopata? Zrobimy foskę, kurde, na zewnątrz. Będziemy robić prawdziwy zameczek, ale musi być ładnie. Spichlerze nie postawiłeś lutelu. Będą grać kiedykolwiek w twierdzę? No w teorii, wiadomo, jak to jest prosowska mapa, to powinienem grać na, jak pros prawdziwy twierdzowy. Czyli powinien teraz robić pełno budynków, żeby wiecie, jak najwięcej ludzi było, żeby jak największe podateczki pobierać. Tu popsułem. A my nie jesteśmy psuje. Więc odpsuję. I lecimy z tego. O, tu jest popsute też. No to już. Już popsuł. Bo tu nie postawię farmy chmielu. No już, już popsuł. Już popsuł. Teraz tu będą przełazili, naprawiali, popsuli w ogóle. Już tam pewnie coś leci na mnie. Teraz jest chyba nie popsute. I zmieścimy tu farmę chmielu. Dobra, na razie tyle musi wam do szczęścia wystarczyć. Ja w sumie. Ja mogę robić wszystko, nie uznajemy, że mam jakiekolwiek zasady. O Boże, jak oni mają wieżyczki blisko siebie. Dobra, ciups. No wiadomo, zaatakowanie tego wszystkiego, tu może powstać jeden przepotężny zamek, więc zaatakowanie tego wszystkiego jest dosyć problematyczne, przynajmniej może być problematyczne. Może nawet będę korzystał w sumie ze smolnych rowów. Nie zabronicie mi. Chcecie głośniej muzykę? Bo to w sumie jest krzyżowiec, a nie... No w sensie trochę głośniej. Bo to jest w sumie krzyżowiec, a nie twierdza jeden, więc najgłośniejsze muzyczki tutaj rzadko kiedy się pojawiają, o ile w ogóle. Oczywiście nas będzie interesowało przerabianie drewna na kusze, żeby to sprzedawać, ewentualnie żeby robić kuszników, co kto lubi, co kto woli. To się nagrywa, to się nagrywa, failów nie będzie, a zrobię wam tam na przykład. Musi przylegać do istniejącej. No chcę postawić, co mi tutaj, dobra. Coś takiego, będzie ładnie, będzie pięknie. Co my tu możemy sprzedać na ten moment? Może żelazo? Widzę, że drewno trzeba dokupić, bo już się kończy. No, rycerzyki to akurat może być problem. No tak jak mówię, mimo wszystko tamten meczyk z 7 szczurami moim zdaniem był mega trudny, przez to, że te szczury potrafiły szybko zaatakować. Panowie, zabić to. Gdzie ten chłop biegł? Oczywiście tutaj jedna z opcji niewidzialnego patcha, można sobie ustawić. Żeby chłop ci przeszedł przez bazę. Nie wiem, zrobię łuczników konnych kilku. Żeby włócznicy biegali. Jesteśmy atakowani. No zabijcie chłopa, no. O, w pupkę. A, no tak, nie zrobimy szybkich asasynów. Wiadomość od sułtana. To może być problem. Już atakujesz? To zły znak dla ciebie. Czym on atakuje? I włócznicy biegający. No trzeba było trochę szybciej kopać fosę. Do tyłu. Dobra, asasyni tu sobie poradzą. Pięknie. Ogólnie tu jest jeszcze tak zrobiona ta mapa. A nie, mogę. Myślałem, że kusznikami nie mogłem ostatnio jak grałem wejść tutaj. A nie, bo widzicie? Nie, odznaczyło mi. Ale ostatnio kusznikami nie mogłem wejść na ten, na siedzibę. No dobra. Tak. Ile tu jest łuczników konnych? Nie? Dobra. Teraz zrobimy to zupełnie inaczej. Ponów misji. Nie ponów. Ponów to będzie od nowa? Tak, ponów to będzie od nowa. Ponów to dla mnie brzmi jakby wznów. Dobra, inaczej. Tu trzeba od razu w pierwszej kolejności iść w wieżyczkę. Kamienia, mój panie. Tylko to jest problem ze kamieniem. Ziupu. Znaczy możecie iść tam kopać fosę jakąkolwiek, ale dobra, gospodarka będzie później w takim razie. To jest na ten moment nieistotne, coś takiego jak gospodarka. Żyjemy w Polsce. Powiedz ciups, tylko, lups, co ups. Już tam widziałem frajerów, jak mi zabudowują moje kamieniołomy, nie? Ja już to widziałem. I to jest pytanie, dlaczego lutelu montujesz filmy? Żeby się nie musieli oglądać powtórek. Ale nie, i tak nie docenię montowanych filmów. I tak nie docenię. A czemu ten W tak daleko? No dobra. Tu zrobimy wieżyczkę. Na tę wieżyczkę pójdą oczywiście kusznicy. No to jest to, co nas najbardziej interesuje. Siup. Chlup. Jak możemy dawać, pomóc? Szybko. Ruchowe tarcze, im więcej tym lepiej. Buduję sprzęt oblężniczy. Dawi.
Jeszcze jeden, dobra. No to trochę inaczej może zrobimy zbrojownię. Na razie jedna tu powstanie, jedna musi nam styknąć do szczęścia. A, bo ja jeszcze nie zrobiłem w ogóle targowiska. Targowisko też można ustalić, żeby było za darmo. Całkiem spoko opcja specjalnie, szczególnie dla botów, żeby na pewno nic mi się nie zrobiło złego. Dobra, kusznicy. No i patrzcie. Kurde, dam sobie głowę uciąć, że jak grałem z tymi szczurami, to ja nie mogłem wejść na siedzibę. Ale pewnie, bo ja tam leciałem z najniższą prędkością, to pewnie gra jakoś mega długo ogarnia, że zrobiłeś jednostki, zaznaczyłeś je. I on, a tu się coś psuje, patrzcie, dostaje darmowych inżynierów, a nie aż ultra super niskiej prędkości. Dobra, zacznijmy może od żelaza, żeby cokolwiek tu się działo. Jeden kamieniołom możemy wcisnąć. Dobre. Jest radość, jest miłość. Nie masz wystarczającej ilości złota. Panowie. Co to tu robi? Zabić to! Dobra. Co za czopki? Na ramię, broń. Szybko. Tarcza przygotowana. Szybko. Jest korygowana. Dobra. My oczywiście chcemy to wszystko zakopać jak najszybciej. Szczególnie, wiecie, te boki, żeby w razie czego to przy kusznikach stali. Jak ja to robię? Tak, jakoś to robię. Co ja tu psuję z tą fosą? Zupełnie mi nie wychodzi tak, jakbym chciał to fosa. O. Dobra. Mimo wszystko, przyjaciele, chodźcie szybko. Tam widzę zielone na minimapie. Maru. O właśnie, oni już tam się rozstawiają. Szybko, trzeba to kopać. Dobra, ja... Nie. To zły znak dla ciebie. Nie, żadne wielbłądy. My wielbłądów nie lubimy. Dobra, coś takiego na razie. Teraz będziemy musieli szybko trochę drewna nakupić. Okej, kusznicy są do obrony. Panowie, robić swoje. Szybko tutaj cyk, Okej, sytuacja opanowana. Teraz więcej drewna. Ilości złota. Sprzedajemy żelazo. Nie no. Zmniejszamy prędkość na maksa. Lordzie, idź tam do przodu. Zaraz będziemy tutaj koksowniki wrzucać, jakichś łuczników porobić trzeba będzie. A tutaj w sumie potężny smolny rów. Jak ktoś wchodzi, to nie jest taką złą opcją moim zdaniem. Tylko kogo tam wysłać? Nie masz wystarczającej. Nawet łuczników nie kupię. Złota. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra. Łucznicy. Potrzeba nam broni, ser. Szybciej, łucznicy. Na siedzibę. Nie macie zasięgu? No Boże, wy nie macie, musicie tu dobiec, naprawdę. Ale dobra. Panowie przytankują. Dobra, w sumie lord może tankować. A ja zrobię tu labirynt, bo to się chyba bardziej przyda, coś czuję. Maulaj. Więcej niewolników Maulajów. Maulaje to ogarną. Cyk. Dobra. Szybciej, panie, uciekaj stąd! No uciekaj stąd! Dobra. Cyk. Wiadomość od króla Filipa. Żadnego króla Filipa tutaj nie ma. Obyt chwał jak najdłużej. My nie lubimy żadnych Filipów. Cyk. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. I cyk, dobra. Zwiększamy to, będziemy podatki pobierać, jesteśmy szczęśliwi. Ja to sobie zapiszę. Stara jeden. Fetysz starej mam zawsze i wszędzie. No tutaj te koniki jażdżą, prawda? Wszyscy widzimy. Dobra, pszenicę możemy sprzedać, ostatecznie nie jest nam do szczęścia potrzebna. Teraz możemy dorzucić sobie drewno. O mój Boże, dobrze, że zapisałem. Halo, ale lord jest od tego, żeby go klepać, nie? A dzieci pojechali. Lordzie. Dobra, lordzie, tam kilku pokonasz ostatecznie. Panowie, zajmijcie się tym. Niech płoną, lordzie, uciekaj. Lordzie, uciekaj z ognia. Może za wcześnie to niech płoną zrobiłem. Ale trzeba było, to trzeba było. Dobra, jeszcze się pali. Posmażą się troszeczkę. Dobra, już są ranni. Zostaliśmy pokonani? No, zostaliśmy pokonani, najwyraźniej. O nie, ten niewolniku.
Biegnij, zakopuj fosę, lordzie goń. Tu jeszcze mam asasynów, dobra jest. Dzisiaj niebo nie świeciło jasno nad sułtanem. A dzisiaj niebo nie świeciło jasno. Nie masz wystarczającej. O kurde, tu będzie potrzebna balista. To ogólnie potrzebna będzie druga wieżyczka. Ja tu muszę rozplanować taką obronę, że wam się to w życiu nie śniło, ani tym bardziej w waszej życi. No byczki! Co za byczki! Dobra, ale smolne rowy to jest to, co nas interesuje tutaj. A w ogóle to bardzo by mnie interesowało, jakbyście wy, debile, zakopali te fosy bardziej, a tak to już tutaj spsuliśmy sprawę. Nie ma takiego miejsca, w którym mógłbyś się schować. Dobra, biegniemy tam. Ja to muszę zapisać na starej 2. Hajsy, 3 złote. Ile to kosztuje balista? 50. Szybko, niewolnicy, na balistę. O, widzicie to? Czy wy to widzicie? Dobra, uznam, że kusznicy sobie z tym poradzą. Ogólnie to musimy uznać, że przydałoby nam się trochę więcej warsztatów z kuszami, czy trochę więcej. Mówiąc trochę więcej, mam na myśli jakiekolwiek warsztaty z kuszami, bo na razie to nie mamy żadnych. O, lo. Już widzę, że mam źle te zbrojownie postawiono. Trudno się mówi. Lordzie broń. Chłopy, chodźcie tu pomóc w obronie. Błagam was, no, jeden czopek przeżył. Jak mi zniszczy tutaj coś, to zamorduje i bynajmniej nie jego. Wiadomość od Nazira. Śmierdzący oddechu z północy. No gdzie? Nie próbuj uciekać przed swoim przeznaczeniem. Panowie, szybciej, błagam was. Szybciej. Dobra, stójcie tam na razie. Za mało drewna, mój panie. O nie. Balisto. Ale strzelaj w to, co strzela, może w pierwszej kolejności. No dobra, kamień mamy, tylko tutaj woły się jeszcze przydadzą. Tu się naprawdę dużo dzieje, byczki. To nie jest prosta sprawa, jeszcze kolejne... O, dobrze, mordujcie swoich, jestem za. A nawet przeciw, nie no, właśnie przeciw nie jestem. Czekajcie. Gra zatrzymana. Dobra, co ja robię? Woły, tak, dobra. No to już ten moment, dobra. Ja sobie zmniejszę prędkość na maksa. Pozwolę sobie. Początek to jest zawsze mocna tutaj taka rozbudowa, jednocześnie totalna obrona. Zaraz ktoś pewnie powie, lutelku, zwiększ sobie ilość pracowników przez, wiecie, pauzowanie giereczki, spacjowanie i te sprawy. Nie jestem takim noobkiem jak wy. Wy tak gracie, albo chatki drwala stawiacie w bramie bota. To se tak grajcie, noobki. Ja nie jestem wami. Czy to jest film o zobrażaniu widzów? Najwyraźniej mam potrzebę. Ale wy i tak macie potrzebę zostawienia łapki w górę pod tym filmem, bo ja was znam. Bo choćby was youtuber obrażał wprost, i wy i tak jak gra w ulubioną waszą grę będziecie go wielbić. Prawda? Wszyscy wiemy, jak to wygląda z wami. Siups, dobra. No tutaj do morza mogłem. Szczególnie, że lord stoi tak idealnie na drodze. Powiedziałbym, wiecie co? Że tu by jeszcze wilcze doły się przydały. Jak świństwo przejdzie, to wilcze doły dobijają. Na przykład tutaj bym tak zrobił. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzebujemy więcej drewna. Coś takiego. Nie masz wystarczającej ilości. Dobra, balisto, ale nie, katapulty bi. Szkoda, że balistom nie da się dawać jakichś priorytetów. Pierwszej kolejności. Dobra, popatrzmy, co tu się dzieje. To jest pan Nizar, który zbudował coś takiego. O Boże. Już za niska prędkość jest, aż wygląda jakby lagowało. Król Filip, Emir. Są dwa emiry? Nie, to sułtan. Tu jest Emir, tu jest Wezyr. Możliwe, że Wezyr nie jest w stanie wyjść z zamku. I w sumie... Nie no, wilk jest w stanie wyjść. Tu jest przejście jeszcze. Prawda? A tam jest marszałek, który chyba właśnie nie może wyjść. No to jest co najwyżej problem. No ja jestem najgorszy. Dobra, asasynki, bijcie to. To są asasynki. To stwierdza Krzyżowiec 2. Tam są asasynki, jakbyście nie wiedzieli. Nie masz wystarczającej ilości złota. O kurde. Nie no, dobra. Sprzedaj trochę tego. Co za dzielność, co za odwaga. Jedźcie dalej, moi szlachetni rycerze. Jedźcie rycerze. Dobra. Tu jeszcze nic się złego nie dzieje, tylko katapulto, błagam cię. O, tu potrzebna, dobra, naprawa jest. Patrzcie tutaj, panienki. Teraz tak. Ja bym powiedział, więcej fosy. Musimy tu prawdziwy labirynt stworzyć.
to już, no sorry, ale to jest... Przy Dobre. Czymś takim to jest jedyna słuszna obrona. Bo inaczej to może być przekokszony problem. No i trzeba będzie myśleć, a dobra, wilk wychodzi. Wilk już atakuje, przynajmniej łucznikami konnymi, bo nie widzę, żeby cokolwiek innego wysyłał. Tempo gry możemy sobie zwiększyć. Bo jak kolega przejdzie, to i tak umrze. Dobra, katapulta zniszczona. Te balisty jeszcze są problematyczne na pewno. My potrzebujemy więcej inżynierów. Tu byśmy potrzebowali... Dobra. Musimy przede wszystkim, muszę trochę zainwestować w sprzedaż. Jakkolwiek by to nie brzmiało. To zły znak dla ciebie. Dawać kopać, nie przejmować się tym, że umieracie. Wasza łaska. To jest nic złego. Śmierć nie jest niczym złym. Uwierzcie mi. Trzeba coś zbudować? Dobra, tutaj chcę jeszcze ruchome tarcze. Widzę, że tam wszystko wlatuje. Nie wiem, podpalać, nie podpalać. Tam mało chyba idzie asasynów, chociaż... Ci się zatrzymali. Dobra, uznam, że nie podpalę. Schodźcie tu, bo nie wiadomo, gdzie to pójdzie. Dobra, teraz tak, te ruchome tarcze, szybciutko... Nie! Szybciutko tu zapraszam. O kurde, o kurde, o kurde. Podpalać. Trudno. Czy oni przeszli tak, że... Najwyżej zrobimy to trochę... O kurde, tu trzeba było podpalić jednak. A i to przelazło z ogromną ilością życia. I to jest problem, który jestem w stanie rozwiązać. Niestety marnując hajs na asasynu, więc to nigdy nie jest... To nigdy nie jest nic dobrego. Ja powiem tak, wiecie co? Szybko... Kurde, nie mogę tego usunąć, dobra. Powiem gdzie indziej powrzucał to. Panowie tam. I zabił. No dobra, tutaj to kusznicy sobie poradzą. Tutaj tragedii nie ma na pewno. Więc wiadomo, boty inaczej atakują, mają troszkę inne zamki, bo to macie różne opcje. To nie jest tak, że to jest jedna jakaś tam opcja na lepsze zamki. Tam macie różne opcje, bo to tak zamki, wiecie, naprawiane przez graczy. Kilka różnych wersji. Lepsze wersje, gorsze wersje. No co kto lubi ostatecznie, co tam bardziej komu pasuje. Dobra. No pytanie brzmi, limit jednostek może nas tutaj nieźle urządzić. Oczywiście, ja wiem, bo też niektórzy mi pisali, o Lutelu, limit jednostek, jak jest problemem, to sobie zagraj na Xtreme. No niby tak, ale wtedy się już robi za łatwo. Bo to jest dodatkowe utrudnienie, które jest czymś fajnym moim zdaniem, jak macie ten limit jednostek. I te bociury zapowiedziały wam ten limit, zabierają jakby. Chociaż nie, to tutaj to jest chyba tak czy siak limit na gracza, nie? Ale no, poza tym jestem leniwą bulwą i nie chcę mi się... nie chcę mi się zabawiać z przerzucaniem map, bo te oryginalne mapy w twierdzy Xtreme są beznadziejne. Powiedzmy to sobie szczerze. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie w tej kwestii. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jak nie, to trudno, ale zabijcie tego włócznika. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Brakuje drewna? Niedobrze. Dobra, dobra. Może przesadziłem z ilością spichlerzy, przynajmniej nam zniszczyli ten spichlerz, w którym się nic nie działo, nie? No i oczywiście jeszcze browary by nas interesowały. Nie można tutaj tego. Mocne fule. Błazen, oczywiście. Największy wróg w twierdzy, błazen. Albo jakiś pijak, który też tak łazi jak pokręcony i nie da się nic zbudować. O kurde. Podpalić to szybko. Idźcie tam. Lordzie, uciekaj, widzę. O kurde, no i tu mamy problem, dość poważny. Dobra, dobra, tu trzeba ich mieć odsłoniętych, do tego asesynów wysyłam w tamtym kierunku, żeby tych odsłonili na pewno. Wy tam tarczę. No to nie najgorszy, marszałek już stał się najgorszy, bo jednak go wilka troszkę ścisnął. Tam się przytulają marszałek z wilkiem. Dobra, ale no, smoła to jest zdecydowanie coś, co musimy mieć w dużej ilości. Ja bym tam trzecią nad wieżyczkę trzasnął. Musimy zrobić większy labirynt. Panowie, lećcie. No idźcie do lorda tam. Dobra, dobra, dobra. Tutaj już kusznicy sobie radzą z tym, co się dzieje. Dlatego mówię, tak naprawdę ten film na głównym kanale, gdzie z 7 szczurami walczyłem. Nie był takim, o, bo szczur to łatwe. No właśnie, tam są szybkie ataki. Więc się robi. Dodatkowe wyzwanie. A tutaj tak... bym powiedział. Oczywiście kwestia też tego, że tutaj na pewno z dwa boty już nic nie zrobią, bo są zamknięte i dopóki nie otworzymy im przejście poprzez zabicie kogoś, to nie ten, nie? No to stwierdza, rządzi się swoimi prawami, albo się to lubi, albo się tego nie lubi. Przede wszystkim tym potrzebował jeszcze więcej niewolników.
Więcej maulajów, kusznicy, stańcie tu. Tam coś idzie już. Uwaga. No i oczywiście kwestia robienia labiryntów. Wiadomo, nie każdy jest pewnie zadowolony, że ja tu się zabawiam w labirynty, bo to dość ułatwia rozgrywkę, bo boty to boty. Ale... Ej, mogę zamknąć to później, wiele to nie zmieni. No po prostu, w sumie jak zamknę, to rycerze nie będą latali, nie? To będzie ułatwienie. A jakbym nie miał obozu najemników tam u góry, to byśmy mogli szybkich asasynów robić, no. I to jest dodatkowa kwestia. Sami mordujesz biedne kobiety niewinne. Nie, przyjacielu. Jest zakaz. Dobra. Pięknie. Ej. Ej. Dobra, wiecie co? Ja chyba jednak zrobię to. Siedziba otoczona. Teraz już rycerzyki nam nie wejdą. Jesteśmy bezpieczni. Co prawda katapulty istnieją, ale ja bym tu jeszcze wcisnął, o ile mogę. Czy mogę, ale nie za bardzo mam teraz jak. Tu zrobimy wiadomą rzecz. Szybko zejdźcie. Dobra. Rozpocznie. Ty nie. Dobra, teraz tak, potrzebuję jeszcze inżynierów. Aha, nie przejdziecie teraz, jesteście frajerami. Dobra, udało się. Wszystko tam. Chociaż łucznicy to bardziej do góry. Tucznicy. Tu mordujemy, no to już jest kwestia przyspieszenia tempa. O, co to wylazło? A to jest król Filip, patrzcie, zbrojni, pikinierzy w dużej ilości, włócznicy, taki... No i tu jest zakupywanie fosy, no to jest zdecydowanie problem, ale jak będzie takich 7 szczurów, którzy tak multum wyślą frajerów do kopania fosy... A, bo tworzyłem bramę i bot myśli, o, mogę wejść, jestem debilem. No bywa. Taranami jadą nawet na mnie. No i to jest ten moment, kiedy my już musimy myśleć o atakowaniu, tak na dobrą sprawę. Ja dokupię trochę drewna, żeby na pewno cały czas dochodziły kolejne kusze. Najmniej się nie uduszę. Dobra, tam. Siup. O nie, tu coś brzydkiego jest. Popsuła się graficzka nam. No balisty, błagam was, dobra. Naprawiamy co możemy. No to jest arcydzieło, nie widzieliście nigdy takiego zamku? Przecież to jest najpiękniejszy zamek, no. A propos, dwie rzeczy. Jak to jeszcze ktoś ogląda. Dajcie znać w komentarzu, że to jeszcze słuchacie. A propos. W sobotę na streamie będzie składany zamek z Lego i taki potężny, przekokrzony zamek, taki kurde, za naprawdę potężne pieniądze, tak jak potężne pieniądze zostały wydane na tę armię sułtańską. Więc w sobotę od 17 na Twitchu streamek ze składania potężnego zamku Lego. Jak lubicie takie rzeczy, to zapraszam, a jak nie lubicie, to też zapraszam, bo ja tam będę i moja żona będzie, będziemy sobie razem składać. A jutro, czyli we wtorek, zaczynamy grać na streamkach na Twitchu w Diablo 1 Hellfire, z dodatkiem Hellfire. W koopie właśnie, we dwójkę sobie będziemy grać. Dobra. Ciups. I w sumie jeszcze karczmy by się przydały, to będzie jeszcze więcej hajsu. 30, 60, 90. Jak nie wiecie co liczę, pamiętajcie, jedna karczma zapewnia plus 8 dla 30 osób. Kiedy słońce osiągnie swój najwyższy punkt. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Gorąco mojego oddechu. No się tutaj. No niestety, marszałek jest zapchany i on już nic nie robi, usuwa sobie budyneczki. Ale wilk jest w stanie wychodzić. To jest na pewno jedno dobre. Cały emir wydał cały hajs? Już? No dobra. No asasyni nam otworzą bramę w sumie. O tym nie pomyślałem, a tam jest multum i oni. O kurde. O kurde, dobra. Dobrze, że zapisałem. No właśnie, bo straciliśmy kontrolę nad bramą. Czy oni mogą przechodzić? To chyba na szczęście nie jest połączone. Dobra, na tyle dobrego, że na wieżę nie wejdą raczej. Tylko, że no właśnie, trzeba odbić bramę. Bo tu się robi nieciekawa sytuacja. Straciliśmy kontrolę nad bramą. No dobra, będzie wczytywany chyba. Chociaż, uciekać. A tam jeden byczek na lorda. Ta, było zabudować bramę. Śmierdzący oddechu z północy. A już ładnie idzie. Nie próbuj uciekać przed swoim przeznaczeniem. Stara ucieka przed przeznaczeniem. Tu.
zaklęte smaczy. Chodźcie tu, bo ta sytuacja jest naprawdę nieciekawa. Pozycja tarczy jest korygowana. Kurde, nie wchodzi. Dobra, i na szczęście idą na lorda. Idźcie na te bramy. Dobra. Opanowana sytuacja. Trzeba tutaj zabudować to fosą wszystko. W jaki sposób otaczają mnie głupcy? Przyjacielu, jesteś samotny. I samotnie teraz. Dobra, przede wszystkim wyjdziecie tu. My to naprawiamy. Ja tu potraciłem ruchome tarcze? Czy ja źle ustawiłem je teraz? Możliwe, że ja źle ustawiłem, jak tam zmieniałem, żeby ta balista działała. Byczku, jeden z drugim. Wyjdźcie już tutaj. Dobra, właśnie. O tym myślałem. To teraz tak. Więcej frajerów. Le frajer. Więcej tego. Dobra, robimy kuszniku. Będziemy myśleli, kogo zaatakować pierwszego. Potrzeba nam nowy sułtanka. Można zaatakować pierwszego. To już nawet nie chodzi o pieniądze. I pieniądze nie są tutaj najważniejsze w naszym wypadku. A jak są, to trudno. Radzimy sobie bez nich. Siups. Dobra, zróbcie nawet większą, grubszą fosę, bo jeszcze nie spojrzymy. Coś w ogóle oni nam lorda zabijają. Czy mi? Dobra, lordzie, zrobiłeś swoje, myślę. Wy wejdźcie na tę bramę na ten moment. Asasynami raczej nikogo nie. No tutaj na pewno nie zabijam. Znaczy tu w sumie tak idealnie ten murek tutaj. Ciup, ciup, ciup. No w teorii jego byśmy z asasynami może byśmy zabili. Nie wiem. Kto ma największą armię? Emir, ponad 400. Troszkę się cykam. No to trzeba albo tego zabić, bo ostatecznie wezyr nie ma armii. Ale czemu? On atakował? Pomarańczyk kiedykolwiek atakował? Nie wiem. Może nie ma miejsca na rozbudowę, ale on ma ludzi siedzących przy ognisku. To nie wiem, o co chodzi. No, no wiadomo, mało miejsca to te błoty stwierdzy. Są butami stwierdzy ostatecznie. Widzę, że już tak. To trzeba sprzedać na pewno i musimy kupować jeszcze więcej drewna, żeby oczywiście nasi panowie robili ciągle kusze. Ogólnie to mogę jeszcze więcej tego zrobić. Czy w nieoficjalnym patchu nie było nic z shiftem do kupowania, sprzedawania? To by się przydało. Czy było? Ja nie ustawiłem tego, nie pamiętam. Pam, 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 pam. Dobra, coś takiego. Tutaj jeszcze więcej warsztacików. Cyk, cyk. Raczej wszystko jest git majonez. Dobra. No to teraz tak. Potrzebujemy jeszcze więcej kuszników. Kusznik zawsze i wszędzie najlepsza jednostka w twierdzy. Żaden pikinier. Wypraszam sobie. Żaden pikinier. Już mam 50 schowanych. I to jest dobra rzecz. To jest bardzo, kurde, dobra rzecz. No dobra. Na pewno ruchome tarcze. Możemy ewentualnie pójść w 50 kata. A, on sobie buduje zamek tam u góry ogólnie. Na wzgórzu. Zamek, fort na wzgórzu robi. No sułtan tu głównie atakuje, nawet jak na sułtana potężna armia leci. Czarny to, kto to był czarny? Nizar potrafi atakować, no Filip atakuje też co jakiś czas. Emir też atakuje co jakiś czas, czy Emir nie atakuje? Emir nie atakuje, bo Emir nie ma wyjścia z zamku. Dlatego on ma tyle jednostek, bo on to wszystko zebrał w jednej kupie. Obserwuję gwiazdy. I jeszcze wilk przecież atakował. Dla ciebie. W sumie wilk się nie odzywał ani razu. Ani jego przydupas chyba. A nie, no przydupas to tylko jak jesteś sojusznik. Gotowi do boju, sir. Rozwalić tę katapultę w pierwszej kolejności. Możecie sobie marzyć o tym, że zakopiecie mi fosy. Możecie sobie o tym marzyć, wiecie? Nie ma szans. Rozwińcie sztandary! Załóżcie zbroję! Nie ma szans? Niech walka się rozpocznie! Nie ma szans? Nie ma szans. Jesteś... Ledwo, ledwo. Największy władco. Ktoś się prawie zakrztusił. Tym śmianiem się ze mnie. No dobra, trochę tutaj oblężenia się zrobiło, nieprzyjaznego. Rozumiem, że balisty... Nie, no mają zasięg na tę katapultę. To rozwalić ją raz, raz. Raz to druga. Ej, katapulto. Katapulto, dobra, spadaj stąd. O, zakopali! No i się przebili. I trzeba będzie się przesunąć w takim razie panami. Żeby tu więcej byli w stanie zrobić, bo teraz się wszystko tu wleje w nas. Mhm. No, a trochę asasynów do obrony, ale by się kichać zachciało. Akurat w takim momencie. Potrzeba nam nowych rekrutów. Jak możemy pomóc?
Uwaga! Dobra, nie ma. Nie ma. O! Asasynki! No, troszkę mogłem tam jednak zabudować, niż liczyć na to, że się nie przebiją. No tu wiadomo, ruchome tarcze byśmy chcieli. O kurde. Ja widzę, co tam idzie i w jakiej ilości. Więcej kuszników. Przydałoby się. Bo bez tego może być ciężko. Dawaj. Widzę, że tam asasyni giną. Ja to wszystko widzę. Widzę, że już nie ma miejsca w składzie zapasów. Może go tak pociągniemy. A nawet... O, ale brzydkie. To tak miało być. Cię nie znacie. To jest najnowszy krzyk mody. O, wilk się odezwał. Wilku. No, jeśli rozwalimy. No właśnie, i zaczynamy zabawę w limity. Dobra, idźcie tam, licząc na to, że do tego czasu wszyscy, co strzelają, zostaną zabici i nic się nie stanie złego. Raczej tak. Więcej ruchomych tarcz, przyjacielu, jeden z drugim. Ale rozwalcie te katapulty, dlaczego na nas strzela? Zaraz bramę jeszcze stracę. Dobra, wszystko naprawione. Co wyzywasz? Siedziba. Dobra. Otoczona. Tu będzie gruby mur. Pięciokrotny mur. Tam sobie oczywiście fosem już to ogarniemy. I będziemy szczęśliwi. A przynajmniej ja będę szczęśliwy. Bo już nic złego nie może się stać. Zapisuję. Zapisuję. Ale brzydka ta fosa tu zakopana. I co to ma być? Na. Mówicie o limitach, to może ja kapapultami... Znaczy ostatecznie tutaj nie powstały... No ale tutaj jakbyśmy otworzyli przejście przyjacielowi niebieskiemu, to jaka fala się wyleje na nas, nie? Dobra, ale ja jestem fanem katapult, to zrobimy sobie katapulty. Zapasy złota. Aha, asasyni debile chcą wejść, a nie mogą. W sumie już ze smoły nie korzystamy raczej, nie? Trzeba coś zbudować? Tak mi się wydaje. To pogrom. Na ramię broń. Ile mamy jednostek? Mało. A zaraz tam krzyknie limicik. O właśnie. To już nie mogę robić katapult, nie? One nie powstaną. Tak to działało. No zobaczymy, ale chyba one nie powstaną? To się zatrzyma? Czy jak to było? Czy jednak powstaną? Nie no, powstaną, mimo że limicik. Czy nie było limiciku? A nie było limiciku. To musiałem hajsu nie mieć. To inna kwestia. Dobra, kumam. Ale już tam krzyczą, że się zbliżamy. Kontrol 1. Słuchajcie uważnie. Nawet pomniejszymy to, ale to tak. A ten jeden kolega może tu zejść. Bo się ostatnio byczek jeden pytał, jak się grupuje jednostki, żeby ładnie tarcze stały z jednostkami strzelającymi. Kontrol 1 już zrobiłem, więc teraz pod jedynką mam ruchome tarcze, prawda? Wszyscy wiemy. To sobie pomniejsze, bo po co nam taka wielka grupa. Chociaż tam jest idealnie 80, no to idealnie 40. To teraz tak, zaznaczyłem to. Kontrol 2. Czyli teraz kliknę 2, to jest grupka. A to będzie kontrol 3, czyli kliknę 3, to jest grupka. I teraz to wszystko. W momencie może jak asasyny nie będą tu szły. I jak sobie zapiszę, bo jeszcze głupio coś z... Nie nadpisuj. Zapisuję. Nie nadpisuj. Nie nadpisuj. Dobra. Uznajmy, że mogę wyjść. Potrzeba złota. Raczej. Patrzcie, teraz tak. Halo, co tu się stało? Otwórz się, bramo. Klikam 1. Wysyłam tu ruchome tarcze. Klikam 2, wysyłam w to samo miejsce kuszników. Klikam 3, wysyłam w to samo miejsce kuszników.
I wtedy te ruchome tarcze będą dobrze osłaniać jednostki, tak? Bo jak zaznaczycie po prostu całą armię i klikniecie, żeby gdzieś poszła, to ruchome tarcze zazwyczaj na zewnątrz się ustawiają i nie spełniają swojej funkcji. Wiadomość. Oczywiście jeśli długo nic się nie będzie działo i te jednostki tam będą stały i stały i stały, to one zaczną się, tak wiecie, rozszerzać jakby, nie? Rozchodzić. O kurde, ale żeśmy... zapisałem, nie? Wiadomość od nas. Przesunę się trochę, ale teraz czasami się może nie zaznaczyć, więc no to już trzeba... Trzeba samemu już tutaj sobie radzić. Dobra. Zbrojownia jest zapełniona. Już. Już, przegraliśmy. Już nie jest zapełniona. Dobra. No tam sobie kopcie, bo i tak się nie przebijecie. Wróg zasypuje naszą pozycję. Wiem, że zasypuje. Dobrze, stać twardo, nie bać się niczego. Dobra, czyli co? Czarny najgorszy, Nizar cichy, bym powiedział. On tutaj największy spamuje armię asasynów. O nie, Filip wychodzi. Boże, ile tego tu idzie? Ile tego tu idzie? Raz, dwa, trzy. Zapiszę i wyjdę katapultami, ale oczywiście to wszystko jest, wiecie, no, ryzykowne. Katapulta przygotowana do Control 4 sobie zrobię katapulty. Wiadomość od króla. Nie zamykać bramy na wszelki wypadek. No Filip, gdzieś jakiegoś Filipa z taką armią? Wątpię. Oj, wątpię, byczki. Ej, bo tu nie zabijacie... No właśnie, tu nie zabijacie, już mi się nie chce ruszać. Czwóreczko uważaj. Katapulta uruchomiona. Czwóreczko, uważaj, możemy sobie postrzelać trochę. Czy to na pewno słuszna decyzja? Strzelać! We wroga! Mordujemy! Nikt do nas nie podejdzie! My się wroga nie boimy, kiedy mamy katapulty. Jeszcze doczekać tego, żeby w nieoficjalnym patchu bot spamował katapultami i potrafił atakować jednostki wroga, ale to już raczej jest nie do zrobienia, bo to by trzeba było już... To już nie jest zabawa tam ze statystykami, powiedzmy, tylko już totalnie ze sztuczną inteligencją. Wydaje mi się, że to już jest niemożliwe do zrobienia bez pełnego dostępu do, wiecie, do kodu źródłowego gry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A właśnie, postawiłem w sumie... Oni sobie piją piwo za darmo. Podatku z tego nie pobieramy. Jak tak można? To pogrom. Która jest godzina w ogóle? Okej. Muszę sprawdzać, jaka jest godzina, nie? Wy też sprawdzajcie, bo może coś macie do roboty, a oglądacie jakieś głupie filmiki w internecie. No fajnie, że tutaj w sumie król Filip zostaje to lekkie przejście i że wilk może coś robić, nie? No i przydałby się ktoś, kto by stał z przodu. Dobrze. Cichaj, towarzysz. Just for you. Just for towarzysz moments. Tim. Ogólnie wiecie, kto w środę ma urodziny? Nie powiem kto, ale to nie jestem ja. I zapewne jest to towarzysz. Ale nie wiecie tego ode mnie. Potrzeba nam broni, sir. Tak, sir. Już się. Dobra, jest 20. Wspaniałych. Control 4 zamieniamy, a to będzie Control 5. Tak zrobimy. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego, towarzyszu, specjalnie dla ciebie zrobiłem oddział pikinierów, nazwany twoim imieniem, to jest oddział towarzyskich pikinierów, tak? Towarzyscy pikinierowie. Oni sobie lubią wypić, prawda, i tak dalej. To już trzeba myśleć, Filipo może. I teraz tutaj, no właśnie, tak myślałem, ale dwóch tylko. Dobra. No to się będziemy rozstawiać tutaj. Zwiększę prędkość nawet do 60. Mały oddział to jest tych kuszników. To 80 kuszników to jest niewiele, więc trzeba ostrożnie podchodzić do tematu. Szczególnie, że my nie mamy jak zabić kolegi. Bo no ci pikinierowie... Nie jestem przekonany. Dobra, pikinierki przyszły do pomocy. A tam nadbalista jakaś jest. I patrzcie, co ja zrobię innego. To usunę. Postawię to tu. Teraz mogę robić szybkich asasynów. To trzeba najpierw to zaznaczyć. Szybkie asasyny lecą. Już. Limicik wleciał. Zostaliśmy pokonani. No cóż. Otaczają mnie głupcy. Nie mam już nic, co kopie fosę do zabicia. Jaki ja jestem w ogóle? Bogaty oraz czczony.
czony. Dobra, no to zrobimy co najwyżej posągi, żeby moralki wzrosło. Nie można tutaj. Bo to też było pytanie pod ostatnim filmem. Naprawdę YouTube polecił ten film ludziom, którzy nic o twierdzy nie wiedzą. Teraz mamy premia bitewna jednostek plus 25%. Bo mamy te rzeczy przyjemne. Oczywiście przez te rzeczy przyjemne, jakby stały na dole, to ludzie by tam chodzili i marnowali czas. Dzięki temu nie marnują tego czasu. W sensie oni tak stoją, ale tutaj w miejscu, gdzie i tak pracują jakby. Więc warto stawiać te rzeczy tam, gdzie ludzie nie są w stanie dojść. Albo otoczyć murem, cokolwiek. Żeby nie łazili tam. Tylko balista mnie tam morduje, widzę, ale trzeba przeczekać tych panów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przygotowana do miotania, mój panie. Szybkie as-as-iny mogą nam tu podbić. I strzelamy tam, gdzie możemy. No, łuczników przy okazji pozabijamy. Zrobimy co w dawać, dawać. Nie bać się niczego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pilnujemy, żeby tu się nic głupiego nie stało. Wiadomo, kusznicy trochę idą, więc trzeba na to zwracać uwagę. Wykupujemy kamień, czy tam dorzucamy kamień, whatever. Rozwalamy balistę. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. A ta grupka asasynów raczej nie styknie. To co mam? Ktoś tam morduje, przy okazji jak mogę, to będę spamował. Żeby się asasyni robili kolejni. No dawać, 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 dawać. Chodź, obkruszyję. Tu możemy niby. Spróbuję, aczkolwiek jestem zdania, że nic mądrego z tego nie wyjdzie. Zawsze można spróbować podejść trochę bliżej. To będzie strzelał nam w te ruchome tarcze. Dobra, asasyny lecą. Oj, 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 oj. Kusznicy, tutaj, nie tak, tak nie chciałem robić. Raz, dwa, trzy, cztery, nie. Raz, dwa, jak jest za blisko, to się robi problem z tym grupowaniem, nie, to na pewno. No lord, znaczy tam pikinierzy jednak nie dali rady. Rozwalić te bramy, żeby ten nie mógł wychodzić. To się akurat przyda, no i więcej asasynów. Synowie asa już niestety, no. Towarzyscy, o, jakie fajne wieżyczki. Towarzyscy pikinierowie nie dali rady, bardzo nam przykro. Tam jest ogień w ogóle? Skąd ten ogień? Co ty masz miotaczy bomb ogniowych? What? What, what, what? What, 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 what? Dobra. Jesteś zgubiony, to prawda. Ostatecznie przyjaciel jest w takim pięknym miejscu, że można go zabić. O ile mnie tu asasyny nie zaskoczą w ogromnej ilości. Pa, 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 próbujcie. Na ramię, broń! Tam strzelajcie. Gdzie? Co wy tańczycie? No tu jest wejście, byczki. Dawaj do gościa, no. Ja mu zniszczyłem spichlerz jeszcze. On tam ma pełno asesynów w środku. No właśnie, to jest to. To jest ten problem. Tu strzelcie sobie katapulty piękne. Ile mi zostało kuszników? Nie za wielu. Stop. Stop, bo swoich pozabijamy. No właśnie. Żadnego zginania. Muszę się nie zginać. Jak dziób pingwina. No ta banda może. Zabijcie. Przecież sułtan. Aha, strata sułtana, że mu brama padła. Kurde, no blisko. Dobra, wysyłamy kolejny frajerski oddział gęsiego. Chociaż to już kusznicy może zabiją przyjaciela. Nie zmienia to faktu, że trzeba oczywiście zrobić coś, żebyśmy mieli dużo złota, żebyśmy zrobili więcej kuszników. Mogę sprzedać trochę jabłuszek, bo my rozdajemy, tak. Podwójne racje, co nam powiedzą? Ludzie cierpią z powodu ogromnych podatków, wasza wysokość. Wydaje mi się, że macie dużo jedzenia dzięki temu.
Więc ja bym się na waszym miejscu cieszył, a ja tylko narzekał. Ale tacy są ludzie. Dawać kusznicy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów. No co prawda, jak zabijemy sułtana. Nie, dobra, zabicie sułtany nie odblokuje jeszcze marszałka, ale odblokuje niebieskiego, więc może lepiej wilka w pierwszej kolejności zabić. Dobra, chłop zabity. To się wypowiedział, nie? Dobra, to się wypowiedział. Ja bym się wycofał, bo tutaj dostaję po dupie. Zrobił więcej. Znaczy, zapisał może przede wszystkim. Siup, siup. Chlup, chlup. To już idzie szybka giera. Teraz oczywiście ruchome tarcze. Tam coś wilk próbuje zrobić. No niby ten się niebieski zablokował, ale jak 400 jednostek wyleci na nas. Wezyr nie robi jednostek. To jest no, kwestia tego, że się zabloczył. Albo on sobie nie postawił chyba obozu najemników przez to, jak to jest zbudowane. No. No mówię, no to jest taki jedyny problem, ale 7 botów innych niż szczury, no to powinno być o wiele trudniejsze. Ja nie wiem, jak ty mogłeś tamten film nagrać taki łatwy. Kwi-kwi. Więcej kuszników. Na ramię! Wyjdźcie. Wyruszamy! Dziękuję bardzo. Ile tam zostało inżynierów? 18 to mało. Chcemy więcej, żeby było więcej ruchomych tarcz. Jeszcze dorzucimy jakieś kapapulty. Jeszcze nasi najemnicy, synowie Asa. Ale niech stoją tu. Ja mówię, zabijemy wilka w pierwszej kolejności. Ehe. To trzeba na mądrze zrobić, moi drodzy. Przygotowaliśmy narzędzia. Do tego ja się za to zabieram. Sprzęt oblężniczy. O tak. Buduję sprzęt oblężniczy. To będzie bardzo na mądrze. Buduję sprzęt oblężniczy. Albo i nie będzie bardzo na mądrze. Kurczę, no. To teraz tylko wyciąć ten początek, jak mi nie wyszło. I będziecie mówili, że jestem po prostu mistrzem tej gry. Buduję sprzęt oblężniczy. Tak by byli, nie? Więcej katapult chcemy też. Buduję sprzęt oblężniczy. A potem będziemy myśleć, co nam brakuje do szczęścia. I jak to szczęście osiągnąć? Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. No dobra, do szczęścia brakuje nam oddziału towarzyskich pikinierów. Nie masz wystarczającej. Do szczęścia to brakuje nam pieniędzy. Głębokie. Chociaż ktoś powiesz, czy pieniądze szczęścia nie dają. Dobra, w każdym razie 20 pikinierów raz. Nie! Dobra, towarzyska armia pikinierów na szczęście zdążyła przed limitem. Tarcza przygotowana. Zapraszam tu. Tu już co my nas nie atakują. Równie dobrze może byśmy wysłali to, co. Tarcza przygotowana. No tam z 4 tarcze mogę dosłać. Jedna co prawda jest ledwo żywa, no ale. No zawsze wezyra można, ale wtedy mówię, odblokujemy niebieskiego. No chyba, że niebieskiego lepiej teraz ścisnąć. No ewentualnie niebieskiego rzeczywiście można teraz ścisnąć. Tylko, że to będzie wylanie się 400 ludu w jednym momencie na nas. Ale my mamy. O, no pałkarzy. Ale my mamy katapulty. Sir. Kontrol 1, zapraszam tam. 30. Stówka tam ponad. Dobra. Kontrol 2, akurat coś tam jeszcze umarło. Kontrol 3. Kontrol 4. Sir. Kontrol 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra. Spoko. To mnie cieszy. Nie cieszy mnie ta balista, co tam strzela, ale zaraz zostanie zanihilowana przez mój potężny oddział. I tym sposobem będzie już miłość. No bo co, ostatecznie, no niby wezyr lepsze, to tylko dlatego, że ma hajs duży, nie? Coś tam zniszczone. Dobra. Niech będzie zabawnie. Chociaż jak wilk na nas wyjdzie, to nie będzie zabawnie w momencie, jak ja będę jeszcze się z tym klepał. Spróbujemy. Jak cytując klasyka, spróbujemy. Katapulta przygotowana do miotania. Pam, 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 pam. Nie, tego nie chciałem. Szczelome. Przygotować katapultę. Przygotujcie się na to. Cokolwiek wyjdzie z tego zamku. Nie wiem, jak to Gandalf mówił. Macie być gotowi na to, cokolwiek wyjdzie z tego zamku. Cokolwiek. Whatever. No.
Byczku, patrz, ja chcę ci pomóc, ja chcę ci otworzyć przejście. A ty taki mało zainteresowany tematem, nie? On nie chce mnie atakować. A ja taki miły i chcę mu otworzyć przejście, żeby on tu mógł wyjść armią. A on na to nie. No to nie. Nie wiem, czemu sobie sułtan nie odnawia... Czemu on sobie nie może kupić kamienia, sułtanek? Nie ma już hajsu, sułtanek? No niby nie ma. Wiadomo, mapa nie jest idealna, no bo tutaj boty mają problem z surowcami, ale no jakby... To już tłumaczyłem na początku, dlaczego moim zdaniem mimo wszystko lepsze tak, niż nie tak. Twierdzę, są za małe mapy, żeby był idealny meczyk 1-7 z botami. Tutaj tak strzelamy we wszystko i w nic. No rozwalcie to. Zobaczymy, czy coś wyleci na nas. W sumie. Gdzie jest czwórka? Chodźcie tu, szybko. No i wylatują. They are coming. Ale gdzie my z tym wrzącym olejem? Ej! Ej! Gdzie oni idą z tym wrzącym olejem? Dobra, pozabijamy trochę łuczników konnych. No doskonale, ja wiem. Ja wiem, że doskonale. Dobra. Asasyny. Nie wyjdzie to, ale spróbujcie się tam wbić. Mordujemy, co się da. Straty poniesione, ale jakieś niewielkie. Nie zostawię. Katapulty, stop. Jeszcze wyzywa. Nie, wy nie. Wy też. Ale nie, no widzicie, ile tam jest zbrojnych. To jest ten problem. Co oni robią pod moim zamkiem? No co oni robią? Tam ma zbrojnych jeszcze europejskich. No ten kampi się w siedzibie. To jest trochę problem. Tak trzeba rozwalić. Tam drwal jest do zabicia. Przeładować broń. Dobra. O mój Boże, no dobra, to trzeba jakoś mądrze zrobić. Ten się frajer kampi. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Ile on ma jednostek? 250. I to wszystko siedzi w siedzibie. No dobra, wezyra asasynami można zaciupać. To w sumie nie będzie taki głupi pomysł. Myślę, że nawet całkiem inteligentny. No i sułtanka też. Teraz to zrobimy. Niech się zbierze armia asasynków. Dobra, kupmy... siupulupu. Dobra, panienki. Ja wam powiem tak. Najpierw idźcie zabić w sumie sułtanka. Stawcie się tu. Czyli co? Żeby być prosem w twierdzy, wystarczą wam 3 jednostki. Ruchome tarcze, kusznicy i asasyni. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba. No taka jest niestety, ale smutna prawda. Niektórzy powiedzą, że to znaczy, że tylko nubki tak grają. No ale co kto lubi. No ale taka jest prawda. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba w tej grze. Poza asasynami, kusznikami i ruchomymi tarczami. Ewentualnie katapultami. Ale w dużej ilości. No nie, dobra, tutaj ta... To nie pyknie, tak jakbym chciał, żeby pykło. Dlatego musimy się przesunąć. Chyba. Dawaj, dawać byczki. Bo tam jest za dużo frajerów. Trzeba pozabijać kolegę. Dobra, zabity. Wszyscy muszą zasnąć. Jestem starożytny. Tak, musi też. Biedny sułtan. Ej, uciekać stamtąd szybko. Tutaj wilku. Dobra, ustawić się tu. Gotowi do wojska. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Uwaga! Asasynki tu. Ja zrobię nową armię asasynków, która pójdzie na wezyrka. No ktoś chce się bawić, to może się wejść w połkarzy jeszcze, nie? Ale to już jest zabawa. No tak na dobrą sprawę, niż coś jakoś ultra skutecznego. W sensie oni są skuteczni, ale no... Po co, jak można asasynów robić? Co oni robią? Piknik urządzają. No tu trzeba postrzelać. Bo tego jest za dużo. Się cykam, mówiąc szczerze. Chociaż... Słonie. Kusznicy.
Dobra, nie wiem co ci robią panowie. Umierają. Dobra, ile zostało? Stóweczka. Stóweczka mówicie? Co ty się dzieje, nie? A jeszcze nie, w tym nieoficjalnym patchu jest opcja, którą jak najbardziej zaznaczyłem, że arabscy zbrojni wytrzymują więcej strzałów z kuszy. Więc to już nie jest taki siups-klups. Zabić to. Dobra, ale tak jak mówię, w pierwszej kolejności chyba zabijemy jednak pana wezyrka, tylko tu już nie ma jak nie ma jak wejść. Panowie, idźcie tam. Na pozycja. Uwaga na kolegę. Uwaga na kolegę. Uwaga na kolegę. Reszta asasynów. Siups. Złota są zbyt szczupłe. No wiadomo, szkoda pana marszałka. No tyle, wilk ma dużo hajsu, ale tak wilk mimo wszystko na tym nieoficjalnym patchu też tak czasem wolno się rozwija, jeśli chodzi. Znaczy przez to pewnie, że tutaj mu trochę nie wyszło coś, chociaż no on może robić, on ma obóz najemników, ale koszar nie widzę, albo jestem ślepy. No, wilk nic nie robi przez koszary, no to jednak ustawienie tutaj nam... Co tu się stało? Zabijecie? Błagam. Nie zabijecie. A wy już możecie wbijać w takim razie. Zapraszamy na niebieskiego jak najbardziej. Ale i tak było trudno moim zdaniem. Spróbujcie sami. To niezła rozmowa. Chociaż nie, tam jeszcze siedzi frajerów. No już poniżej stówy. Dobra, jest zabite. I ci tutaj chcą iść po murach, a te mury nagle zrobią siup i nie ma. I do widzenia. Siema marszałek. Właśnie, panie Długoręka, coś pan ostatnio rzadko wrzuca powiadomienia na Discordzie. Trzeba się z panem rozprawić. Wiadomo. O jasna cholera. Mama mówiła mi, bym bardziej uważał na siebie. No cóż? Kolega jest taki trochę nie halo, nie? Wiadomość od wezyra. To nie było przepowiedziane. Nie powinienem umrzeć. Ojejku, przepraszam. Przygotować katapulty. Nie wiedziałem. A, przebijamy się. Panienki włazić. Panienki włazić. Nie wiem czemu tu niektórzy poszli, a skoro już poszli. Wilk się wkurzy. Zbliża się godzina mojej pusty. Ostatecznie wyjdziecie po tych mu... A nie, dobra. Brama otwarte. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu. Ej, no. Bo już myślałem, że go nie zabiją. Co bzdury. No, to za to, że nie wrzucasz powiadomienia na Discordzie. Koniec tematu, panie Długoręka. Kolejny. Ostatecznie. Włazić tam do środka. Nie, brama się... Zajęli mi bramę? Nie. Włazić do środka. Uwaga na asasynów. Ej! Uciekać katapulty. Nie, tam jest Mangonela. Ej! Zabijcie go! Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Dobra. To trzeba rozwalić. Ile tam miotaczy bomb ogniowych siedzi w środku? Pam, 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 pam. Mama. Milk ma high scenes poza tym, więc... Taka gospodarka... W takim miejscu, z takim zameczkiem, styknie, żeby pokonać 7 botów, mając 40 tysięcy hajsu. Oczywiście tam ze 2 boty były trochę zbugowane przez to, że miały za mało miejsca, no ale to jest rzecz, której nie przeskoczymy. Niestety, niestety. I... chciałem tu wejść na ten wewnętrzny krąg, ale tu się nie da. Idźcie na Lorda, to będzie ciężka przeprawa, to jest tyle miotaczy bomb ogniowych, że zamek się spali 5 razy. Więc podsyłam kolejnych asasynów. Zwiększam prędkość. W sumie gram na jakiejś niskiej prędkości przez większość czasu, nie?
Najmniej 90, ja tu mogę więcej, ale już... Nie jesteście przyzwyczajeni, wasze oczy nie są przyzwyczajone do większych prędkości. Cyk, myk, po sprawie, moi drodzy. 7 botów pokonanych na nieoficjalnym patchu, na tej mapie. Gdy boty miały 40 tysięcy hajsu, gdy ja bynajmniej żadnego bota nie zraszowałem, żeby szybko tam sobie zdobyć hajs. Widzicie, mniej tu zabiłem jednostek niż w starciu z 7 szczurami. Tam było ponad 6 tysięcy zabitych jednostek i tam o wiele trudniej było tak na dobrą sprawę, więc... To, że szczur, to nie znaczy, że słaby przy tym nieoficjalnym patchu, bo wtedy on szybciej atakuje. Jak 7 takich dużych armii nagle zaatakuje w znienacka, gdy jeszcze nie masz gotowej obrony, naprawdę robi się problem. W każdym razie, moi drodzy, jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to zachęcam do subskrypcji. Jeśli ktoś nie widział filmu na głównym kanale z Twierdzy Krzyżowiec z zeszłego tygodnia, to zachęcam do sprawdzenia. I cóż, ode mnie to tyle. Trzymajcie się!